Ostatni mecz w tej rundzie. Mieliśmy go wygrać, ale niestety Oszłom było lepsze tym razem, bo jak pamiętam, chyba bywaliśmy lepsi od was, no nie? Nie grałeś pewnie. Tak, tym razem się nie udało, bo mamy mało zawodników ostatnio. I to jest nasz problem, ponieważ stwarzamy okazję, ale brakuje nam sił, żeby zakończyć. Dwie bramki, błędy obrony i bramkarza, trzeba się przyznać. Powinniśmy być skuteczniejsi, no ale Oszłom gra bardzo dobrze fizycznie, są mocni w obronie i w ataku, a my mamy bardzo niskich zawodników, słabiej zbudowanych i to też pewnie zaważyło o naszej porażce. Znaczy mecz stał nam się na wysokim poziomie, a mój postawił duże nam wymagania. Niestety, tak jak wspominał tu kolega z drużyny przeciwnej, my trochę gramy już bardziej się zgraliśmy. Nie mamy może zbyt dużej ławki rezerwowych, ale za to gramy ze sobą i gramy bardziej. Naszym motywem jest, żeby grać na zero z tyłu, więc to nam wychodzi, mamy najmniej straconych bramek w lidze. Więc no i wtedy atakujemy. Gramy bardziej sprawnie, jest granie i to nam wychodzi. No my po tej pierwszej rundzie zajmiemy drugie miejsce, bo wygraliśmy dzisiaj stratę do lidera. Zobaczymy, jak dzisiaj zagra Diamond. Jeżeli przegra, to będziemy mieć tylko 3 punkty straty, więc na pewno utrzymamy drugą. Więc myślimy, nie zakładaliśmy sobie, którego miejsca zajmiemy. Jesteśmy zadowoleni z tej pozycji i to jest dobra wyjściowa pozycja do rundy rewanżowej, więc myślę, że będzie dobrze. No cóż, MOI zaczął bardzo dobrze tą rundę. Zwycięstwo z RMF Max chyba, a nie z Tauronem, który był występował w roli faworyta, chociaż był Beniaminkiem, bo słyszeliśmy, że bardzo dobrze grają na hali. No ale później kontuzje i osłabienia, mało ludzi na mecz i kilka porażek, kilka remisów. Skończyliśmy samymi porażkami. Trochę się do tego przyzwyczajamy, ale będzie lepiej na pewno w następnej rundzie, bo szykują się u nas też wzmocnienia. Także zobaczymy, jak będzie na jesieni.